Cześć, jestem właśnie w Kotlinie Kłodzkiej u podnóża Parku Narodowego Gór Stołowych i chciałem Was powitać w naszej nowej serii Kampery bez ściemy, w której będę Wam opowiadał o różnych fajnych patentach na karawaning. Będę tu pokazywał zarówno fajne samochody, jak i ciekawe miejsca w Polsce i za granicą. Formuła będzie typowo vlogowa, także możecie mieć wpływ na to, jak będą wyglądały kolejne odcinki. Jeżeli macie jakieś pytanie lub sugestie i chcielibyście się czegoś dowiedzieć o samochodzie, czego Wam w filmie nie powiedziałem, zachęcam do komentowania. Na pierwszy ogień idzie Volkswagen California 6.1 i wycieczka w Kotlinę Kłodzką, gdzie odwiedzimy kilka pięknych miejsc, a potem na północ do Zielonej Góry, żebym na własnym podniebieniu mógł się przekonać, czy Polacy potrafią już robić dobre wino. Do testu dostaliśmy wcale nie najbogatszą, ale i tak kosztującą prawie 400 tysięcy złotych Kalifornię z napędem naprzód, silnikiem 2.0 TDI o mocy 150 koni i z automatyczną skrzynią biegów DSG. Mamy tutaj wersję Ocean, czyli jedną z trzech dostępnych wersji wyposażeniowych i można powiedzieć, że jest to ta najbardziej wypasiona pod względem wyposażenia kamperowego. Ale zanim przejdziemy dalej, jeszcze szybka retrospekcja. Droga z Warszawy zajęła mi nieco ponad 4 godziny i muszę powiedzieć, że Kalifornia mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła kilkoma rzeczami. Po pierwsze, wyciszenie wnętrza jest na poziomie, którego się nie spodziewałem. Wiadomo, że jest ciszej niż w moim blisko 30-letnim dieslu, ale wrażenia z jazdy przy 140 km na godzinę są naprawdę świetne i Kalifornia mnie wręcz tym zszokowała. Do Kotliny Kłodzkiej jechaliśmy A2, potem dłuższy czas S8, a końcowe 100 km pokonaliśmy drogami lokalnymi. I na tej ponad 400-kilometrowej trasie Kalifornia zużyła niecałe 9 litrów na 100 km, co prawie się pokrywa z danymi w WLTP i uważam, że jest to super wynik, biorąc pod uwagę gabaryt samochodu i to, że z kierowcą waży ponad 2,5 tony. Jeśli chodzi o minusy, no to szczerze mówiąc nie jestem fanem aktywnych tempomatów i doprowadzają mnie one do frustracji swoją ospałością i ten wcale nie jest lepszy. Z ciekawostek to można go ustawić nawet na 210 km na godzinę i taką prędkość można by było osiągnąć Kalifornią z tym mocniejszym silnikiem blisko 200-konnym, natomiast tym 150-konnym możemy jechać maksymalnie 184 km na godzinę. Szerzej wnętrze tego samochodu pokażę Wam w kolejnym odcinku, bo jest o czym mówić, jest tego całe mnóstwo, ale w skrócie to, co charakteryzuje wersję Ocean i ten egzemplarz, który jest wyceniony na prawie 400 tysięcy złotych, to jest ta mocno rozbudowana, jak na tej wielkości samochód, zabudowa kamperowa. Wiesz, w skład nie wchodzą te włosy i ta ręka, które tutaj wystawały, ale wchodzi na przykład zlew, dwupalnikowa kuchenka i lodówka oraz mnóstwo szafek, o których też Wam opowiem w następnym odcinku. Mamy tu jeszcze dwuosobowe łóżko o szerokości bodajże 115 cm i drugie łóżko na górze. Jak mi się obróci gimbal, to chętnie pokażę. O! I drugie łóżko, do którego się wchodzi tędy, w namiocie dachowym, które też pomieści dwie osoby, tam mamy około 120 cm szerokości. Co ciekawe, to ten namiot się w tym egzemplarzu otwiera elektrycznie. Jezus Maria, warto mieć na kempingu porządek, bo można się o coś zabić. Ten namiot otwiera się elektrycznie. Można zamówić też wersję manualną. Z tego, co zauważyłem do tej pory, to potrafi się on nieraz przyciąć i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. To znaczy wiadomo dlaczego, coś po prostu przeszkadza, ale ciężko jest się na to, że tak powiem, przygotować zawczasu. Spakowaliśmy się na ten wyjazd w dwie osoby. Nie mamy tak zazwyczaj, szczególnie w Delice nie wygląda to w ten sposób. Tutaj udało się w miarę utrzymać porządek dzięki temu, że ten samochód jest naprawdę bardzo pojemny. W bagażniku mamy właściwie wszystko, co standardowo trzymam w zabudowie w Delice.
No może nie wszystko, trochę przesadziłem, no ale mamy na przykład saperkę, którą widzieliście w jednym z filmików, do niego gdzieś tutaj będzie link, także polecam. Spakowaliśmy się w walizki kabinowe, co jest wybitnie głupim pomysłem i no bezsensownym, jeżeli mamy tyle szafek. W Delice nie mamy tylu takiej przestrzeni na trzymanie ubrań, także to troszkę wynika z przyzwyczajenia. Tutaj dużo lepszym pomysłem byłoby spakowanie się po prostu w torby, które byśmy schowali razem z ubraniami do szafek, o których Wam opowiem w następnym odcinku. Poza tym to, co nam się tutaj zmieściło, to kupa mojego sprzętu, czyli przy standardowym wyjeździe osób, które nie filmują, tego by nie było. Troszkę rzeczy, które zapewnił Volkswagen, czyli jakieś szpeje pod tytułem miski, sztućce, no na szczęście jest gaśnica, szkoda, że gazu... Co takiego? Kawiarka, super, szkoda, że gazu nie dali zapasowego, no ale to sobie poradzimy z tym jakoś. Poza tymi walizkami, jednym z naszych największych bagaży jest ten oto SUP, którego fajnie byłoby użyć podczas tego wyjazdu, a nie tylko go wozić w tej z powrotem bez sensu. Także jeżeli ktoś z Was ma jakieś sugestie, gdzie byśmy mogli go użyć na trasie z... Skąd my jedziemy? Z Kotliny Kłodzkiej do Zielonej Góry. To będę wdzięczny za info w komentarzu. To by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek. A jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, to zachęcam do komentowania. Co, że łapkę w górę? Tak, łapkę w górę poprosimy, jak się podobało. Jak się nie podobało, to najlepiej nic nie róbcie. Zostawcie suba, dzwoneczek i co tam się jeszcze zostawia na kanałach YouTube'owych. A, jeszcze jedno. Jeżeli macie jakiś pomysł na to, gdzie byśmy mogli pojechać w regionie Kotliny Kłodzkiej i ewentualnie na północ od Kotliny Kłodzkiej w stronę Zielonej Góry, to będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju pomysły i tipy w komentarzach. Dzięki, cześć! Elektrycznie. Jezus Maria, warto mieć na kempingu porządek, bo można się o coś zabić. Nasz testowy egzemplarz kosztuje... Do Eli Zapędowskiej muszę iść na ćwiczenia z dykcji. Kręci się? Kameruje się? Nie, że tego nie pokażę, no przecież to jest niepoważne.